Powiadają, że człowiek nie dowie się, co się w nim kryje. Dopóki nie odbiorą mu wolności. Ciekawe, jak dobrze ty siebie znasz. Więzień proszony do wejścia na platformę. Skazany 626. Morderca. Pirat. Zdrajca. Dzisiaj odchodzisz wolny. Ale jak się wkrótce dowiesz, nawet wolność ma swą cenę. Będziesz nosił to więzienie ze sobą. Ten pancerz będzie twoją nową celą. Nie popełniaj błędów. Nadchodzi wojna, która przyniesie chwałę i okrucieństwo. Panie Findley, korzystaj z wolności. No, ileż można czekać? Także o konferencji prasowej zwołanej przez imperatora Arcturusa Mengska. Jej celem było upamiętnienie zakończonej ponad 4 lata temu wojny szczepów. Na miejscu była Kate Rockwell. Imperatorze, zagrożenie ze strony Zergów jest bardzo poważne. Lecz zamiast dozbrajać naszą flotylę, trwoni pan tryliony na ściąganie eksrebeliantów, takich jak Jim Raynor. Jim Raynor stanowi obecnie jak najbardziej realne zagrożenie dla Dominium. To terrorysta i rewolucjonista, którego jedynym celem jest sianie niezgody i podburzanie społeczeństw. Wraz ze swą bandycką ferajną doprowadził do wybuchu powstań na 6 planetach. Kryminalista zostanie ukarany. Już wkrótce. To jeszcze nie koniec, wredny sukinsynu. Adiutancie,
Czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy, komandorze. Wczytuję dane taktyczne. Dobrze. Najwyższa pora porządnie rozkręcić tę rewolucję. Stacja pograniczna Rubieże to centrum logistyczne Dominium na Marsarze. Podważenie kontroli Dominium nad tym miejscem poważnie zaszkodzi działaniom Mengska na całej planecie. Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja oczywiście jestem Max. Witam was serdecznie, moi widzowie. Zapraszam was na kolejną serię na moim kanale. W czasie oczekiwania. Oczekiwania. A chuj tam. Zwał jak zwał, słuchajcie. Przed premierami wielkimi, które na nas czekają już niebawem, bo we wrześniu Total War, Warhammer, część druga. Później wiele, wiele innych zajebistych gier. Rozpoczynamy serię StarCraft 2. Tym bardziej, że StarCraft, słuchajcie, jest dla mnie grą naprawdę wyjątkową, bo pamiętam swoje młode lata, czasy, parę jeszcze ładnych lat temu. Zresztą to opowiadałem w odcinku samochodowy Pitu Pitu na temat tego, jak było kiedyś, moje początki z grami i tak dalej. StarCrafta pamiętam wyjątkowo, bo zamiast do szkoły chodziłem na wagary do kafejek internetowych, tam właśnie graliśmy z ekipą StarCrafta pierwsze. I była to tak naprawdę moja pierwsza gra, którą pokochałem i kocham po dziś dzień. Niestety tego czasu było bardzo mało i nie pozwolił mi ten brak czasu na to, żeby zagrać w StarCrafta drugiego. Teraz to właśnie czynię, słuchajcie, tym bardziej, że jest zajebisty pakiet StarCrafta II ze wszystkimi trzema fabularyzowanymi dodatkami, a więc ludzie, zergowie, protosi. To wszystko można kupić, słuchajcie, w jednym pakiecie. Polecam naprawdę serdecznie wszystkim. No i słuchajcie, zapraszam was serdecznie na StarCrafta II. Zaczniemy od pierwszej kampanii, a więc kampanii ludźmi. Ile to będzie trwało, tego nie wiem, zobaczymy, czy zrobimy, będziemy robić po dwie misje, czy po jedną misję, w zależności jak one długie będą, jak będą one wymagały ode mnie powtórek, jeśli bym przegrywał, choć mam nadzieję, że nie. Coś tam się jeszcze pamięta, słuchajcie, jeśli chodzi o sterowanie StarCraftem, bo wiem, że to była taka rzecz najważniejsza, te wszystkie skróty, chuje moje dzikie węże, to pamiętam, natomiast nie pamiętam, jak to się robi, natomiast pamiętam, że takie coś w ogóle było. No i tyle, słuchajcie. Zapraszam was do lajkowania, do komentowania, a jeśli ktoś ma ochotę sobie zagrać ze mną w multi, zapraszam serdecznie, piszcie. Bardzo chętnie z wami się połączę, skontaktujemy i pykniemy sobie StarCraftcika. A my, słuchajcie, zaczynamy pierwszą misję. Dzień wyzwolenia. Co tu się będzie działo? Zaczynamy. Raport sytuacyjny, adiutancie. Dominium stworzyło centrum logistyczne na terenie miasta Pograniczne Rubieże. Miejsce to stało się bazą wypadową dla wszystkich operacji prowadzonych na Marsarze. Jakiś czas temu Dominium przesunęło część sił poza miasto, więc stacjonujące tam oddziały są nieco osłabione. Czy mieszkańcy współpracują z Dominium? Mieszkańcy pogranicznych rubieży są wrogo nastawieni wobec okupanta. Brakuje im jednak broni i dobrej organizacji, by podjąć walkę. Jeśli zdołam wydrzeć kwaterę główną z rąk Mengska, to na długo osłabię jego pozycję na Marsarze. Przygotować statek! Dobra, chłopaki. Pokażmy miejscowym, że nie muszą bać się Dominium. Komandorze, samouczki wideo czekają na sprawdzenie. My nie chcemy żadnych samouczków. Zachować odstęp, oczy dookoła głowy. Ogarniać się, idziemy. Tak jest, Raynor. Co tam? Jimmy Raynor, słuchajcie. Przywódca rebeliantów. Jest ciekawe, jaką tutaj będzie miał swoją historię w tej
fabule. Niby jest rebeliantem. A gramy i gramy rebeliantem. Czekamy tylko teraz na tego, co z więzienia wyszedł, jak on miał na imię. Ale mam nadzieję, że niedługo poznamy. Za dużo tutaj oddziałów nie mamy. 5 naszych Marines. Dołożyć komuś? No i nasz Mów. Jimmy. Włączymy tą grupkę. Sprzedaj mnie. No i co? Lecimy do przodu. Czas zebrać się do kupy. Dobra. Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie liczyć. Co musimy zrobić? Zniszcz centrum logistyczne. Raynor musi przeżyć. Niezły plan. Okej. Czas zebrać się do kupy. Nie idźcie tą drogą. Czemu nie? Możesz na mnie liczyć. Posłuszeństwo to bezpieczeństwo. Skąd my to znamy, słuchajcie? Rekieterzy rządzą. Dobra. O! Rozwalić ich! Niezły plan. Już jeden, kurczę. 21 mam. Mam nadzieję, możesz że na mnie przeżyję liczyć. Do końca. Rekieterzy rządzą. O, pierwsze. Holobor. Dominion. Obywatelu, obserwuj sąsiada. Odszczepieńcy sabotują postęp. Komandorze, zniszczenie dominialnych holobordów pomoże wzniecić rebelię przeciwko Dominium. Nie ma problemu. Skop tyłki. Mam już powyżej uszu gęby Mengska. Rozwalcie to. Rozwalone. Czas zebrać się do kupy. Hej, Mengs. Mengs. Bsk. Pieprz się. Niezły plan. Proszę. Zakaz parkowania. Fajnie to zrobili, co? Czas zebrać się do kupy. Gdzie podzieli się ludzie? No właśnie. Rekieterzy rządzą. Rozwalony. Niezły plan. Moi sąsiedzi. Moja rodzina. Możesz na mnie liczyć. Obserwuj swoje sąsiady. Zaczyna sąsiad. To cuchnąć. Czas zebrać się do kupy. Dobra, idziemy. Niezły plan. Komandorze, duża grupa wojsk Dominium zbiera się w centrum miasta. Najwyższy czas zamówić tę specjalną przesyłkę, o której mówiliśmy wcześniej. Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie. Dziękujemy za pomoc. Jesteśmy z tobą, Raynor. No i gitara. Pracujcie ciężko. Bądźcie dumni. Musimy się poświęcać ku chwale Dominium. Słuchaj, tak jakbym słyszał kaczora. Sorry, że politykę wmieszam rekieterzy w tą grę. Rekieterzy rządzą. To tak mniej więcej wygląda. Rozwalić ich. Żadna ofiara nie jest zbyt duża, jeśli w gręku. Czas zebrać się do kupy. Dobra, niszczymy. Niszczymy te wszystkie durne posągi. Możesz na mnie liczyć. Holobordy. Niezły plan. Tak idziemy, bo też mam. Czas zebrać się do kupy. Niezły plan. Nie wygląda to za różowo. Możesz na mnie liczyć. Czas zebrać się do kupy. Idziemy sobie tędy. Niezły plan. O! Nareszcie, miejscowi! Stać! Chronić naszą wolność? Tej wolności nie zostało za dużo. Mamy zbiega. Strzelają do cywili! Wkraczamy do akcji! Wkraczamy, jak najbardziej. Rekieterzy rządzą. Dobrze. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Mengsk kiedyś za to odpowie. Dziękujemy, Raynor. Wiedzieliśmy, że nie zapomnisz o nas. Na posterunku przetrzymywanych jest więcej ludzi. Idziemy. Zajmę się nimi. Rekieterzy rządzą.
Szeryf Raynor, dawno cię nie było w tej okolicy. Jesteśmy z wami, rekieterzy. Niezły plan. No to dobrze, czas zebrać się do kupy. To teren zastrzeżony. Jesteście aresztowani, buntownicy. Osłaniamy cię, Raynor. Dopieprzmy. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Zabójcze. Myślałam, że nie da się z nimi walczyć. Myliłam się. Teraz dysponujecie bronią oraz środkami, by prowadzić walkę. Pamiętajcie, że Mengsk może was zniewolić tylko wtedy, gdy mu na to pozwolicie. No i po pierwszej misji, która trwała zaledwie 5 minut, 5,5 minuty. Cholera, jak to szybko idzie. No dobra, ale zobaczymy, co będzie dalej, nie? Bo tak troszeczkę chyba za mało, jak na pierwszy odcinek, a więc lecimy dalej. Jak na najbardziej poszukiwanego człowieka w sektorze, bardzo łatwo cię znaleźć. Musiałem zobaczyć to na własne oczy. Mały Jimmy Raynor, bohater ludu. Tykus Finlay. Niezły strój. Zwarty i gotowy. Słyszałem, że wrzucili cię do zamrażary. Dostałeś dożywocie. I co? Wyszedłeś za dobre sprawowanie? Zgadza się, bracie. Zostałem wzorowym obywatelem. Czemu zatem zawdzięczam wizytę? Przychodzę z przyjacielską ofertą biznesową. Orientujesz się w ogóle, co tu porabia Dominium? Domyślam się, że zaraz mi powiesz. Bawię się w wykopywanie obcych artefaktów, przyjacielu. Twój dobry znajomy Mengsk dostał fizia na ich punkcie. A ja znam kogoś, kto zapłaci furę szmalcu za każdy taki artefakcik, który uda nam się wyswobodzić z rąk Dominium. To propozycja nie do odrzucenia. Mam rację, tykusie? No to umowa stoi. 60-40. 70-30. Te 7 dych dla mnie. Czuję, że wracają stare czasy. Jak kiedyś. A więc co? Nasz główny bohater, czy główny, zaczynam. Tychus. Więzień. Wyszedł na wolność i spotkał się z naszym... Co to za pomyje? Głównym bohaterem. No, a co tu mamy? Kerrigan. Sara, to był najgorszy dzień w moim życiu.
Kerrigan to chyba jest... Powinienem tam być. Czasem myślę sobie, że lepiej byłoby, gdybyś tamtego dnia zginęła. Kerrigan to chyba będzie w części drugiej, prawda? Coś sobie przypominam. Vicky, co to jest? To wygląda na nowe. Tym się zajmujesz, Jimmy? Ludzie w tych okolicach są gotowi do walki przeciwko Mengskowi. Chyba potrzebowali po prostu małego bodźca. A więc wciąż traktujesz całkiem serio tę całą rewolucję? Każdy potrzebuje jakiegoś hobby. Okej. Ekspozytor misji, obiekty, co to jest w ogóle? Tychus. Tak, z czystej ciekawości. Jak się wyrwałeś? Wydostałem się z kryozamrażarki, kiedy transportowali mnie do Nowego Folsom. Gołymi rękami zabiłem chyba z 10 strażników. Tak, już słyszałem. Opuściłeś jednak ten fragment, w którym chodziłeś po wodzie i zwiałeś z córką naczelnika. Tylko nie tym tonem, chłopcze. Słyszałem sporo o tej twojej wielkiej walce o wolność, kiedy mnie nie było. Co się stało, Jimmy? Bój o prawdę i sprawiedliwość stał się dla ciebie zbyt ciężki? Jeszcze nie skończyłem. I obiecuję ci. Mengsk zostanie załatwiony w ten czy inny sposób. No proszę. Dobra. Co my też możemy zrobić? Już tylko misja nam została. Czuję, jakbym wciąż był obserwowany. Taka muzyczka w ogóle nie pasująca do tego całego klimatu science fiction. Słuchajcie, takim właśnie miłym akcentem żegnamy się z części pierwszej. Zapraszam na kolejną część, drugą. Misja StarCraft 2 Wings of Liberty z naszymi dwoma głównymi bohaterami, Tytusem, Tychusem i Reynoldsem. Kurwa, jednak moja pamięć po prostu jest dramatyczna.